Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Piotrek, ciężki mecz za Wami, wygrany. Jak to z boiska wyglądało, z Twojej perspektywy? Myślę, że tak jak powiedziałeś, mecz nie był łatwy, był ciężki. W pewnym momencie na pewno Kalisz też kontrolował sobie to spotkanie, ale wyszliśmy obronną ręką, zwyciężyliśmy skromnie, bo 1-0, ale jak to mówią, zwycięzców się nie sądzi, nieważny wynik, lecz zgarnione 3 punkty i wracamy na trzecie miejsce w tabeli. To zwycięstwo, tak jak trener dzisiaj też wspomniał na konferencji, takie przepchnięte można powiedzieć, jesienią, czy nawet też w tym roku w meczu z Lechem, też takich stykowych spotkaniach, często nie udawało Wam się tego wyniku dowozić, czy odnosić zwycięstw. Myślę, że to jest taki też duży plus z tego spotkania do wyciągnięcia? Myślę, że na pewno. Dużo właśnie jesienią było takich meczów, w których nie udawało nam się zwyciężyć. Właśnie, tak jak powiedziałeś, były to mecze bardzo, bardzo stykowe. Tutaj niektórzy powiedzą, że przepchaliśmy ten mecz. Ja myślę, że zasłużenie wygraliśmy 1-0 skromnie, tak jak już powiedziałem, ale zwycięzców się nie sądzi. 3 punkty zostają u nas w Chorzowie. Dostajesz kolejne szanse od trenera Skrobacza. Myślisz, że jesteś coraz bliżej tego wyjściowego składu? Jak to odbierasz? Myślę, że na pewno idzie to w dobrą stronę. Czy jestem bliżej tego składu, no to już trener sobie oceni na spokojnie, gdy już przeanalizuje sobie mecz. Nic, tylko pracować i zobaczymy, czy nadarzy się szansa wyjścia od pierwszych minut w następnych spotkaniach.